Cześć wszystkim, z tej strony Jakub z firmy Discolm. Dzisiaj będzie bardzo króciutki odcinek. Chciałbym z Państwem porozmawiać na temat importu podróbek, importu towarów posiadających zastrzeżone znaki towarowe. Jest to dosyć ciekawy temat, interesujący temat i temat, z którym spotykamy się bardzo, bardzo często. Szczerze powiedziawszy, myślę, że nie ma tygodnia, żebyśmy nie mieli zapytania o import produktów podrobionych, falsyfikatów, towarów z zastrzeżonymi znakami lub po prostu na przykład posiadającym jakieś, nie wiem, postacie z bajek na sobie, z takich znanych teraz, modnych, oglądanych. I musicie Państwo wiedzieć, że ten temat jest dosyć złożony i dobrze jest, byście Państwo wiedzieli nieco więcej na jego temat. Dlaczego? Po to, żeby uniknąć tutaj kosztownych reperkusji, kosztownych kar, po to, by nie mieć problemów z urzędem celnym oraz potem ze sprawą karną, ze sprawą cywilną. Także warto wiedzieć więcej na ten temat. Także co, ja mam chwilkę czasu, ruszymy sobie. Myślę, że mamy jakieś 15-20 minut, także porozmawiamy sobie szybko na ten temat. I co? I opowiem Państwu więcej na temat tego, z czym się spotykamy na co dzień, jakie mamy zapytania od Państwa, od klientów i na co po prostu uważać. Znaki towarowe. Czym jest znak towarowy? Znak towarowy to jest tak naprawdę wszystko, co służy identyfikacji danego produktu jako należącego do danego właściciela praw autorskich, prawda? Do danej firmy, danego podmiotu. I teraz na co trzeba uważać? Nie wolno Państwu importować, wprowadzać na rynek towarów, które posiadają tego typu zastrzeżone znaki towarowe. Jest to zabronione. Ja tutaj może po prostu w tle wrzucę odpowiednie przepisy, żebyście Państwo mogli się z nimi zapoznać. Umieszczę je też w linku poniżej. Jest to zabronione i jest to karalne. Narażamy się tutaj na dwa typy odpowiedzialności. Odpowiedzialność karną, czyli w przepisach karnych mamy jasno napisane, prawda, co wolno, czego nie wolno importować, co jest podróbką i dlaczego nie wolno importować podróbek. No i oprócz tego narażamy się jeszcze na sprawę cywilną, czyli tutaj możemy zostać pozwani przez właściciela praw własnościowych, praw autorskich, właściciela znaku towarowego. I możemy być tutaj pozwani i niestety możemy w sądzie przegrać, prawda? Możemy przegrać, zostać obciążeni kosztami. Możemy tutaj zostać obciążeni odszkodowaniem. Także tego typu rzeczy importować nie warto i nie wolno. I teraz tak, mamy bardzo dużo zapytań o import podróbek. I ja wiem, że import podróbek może być dla niektórych osób bardzo interesujący, wydawać się bardzo opłacalny. Bo ja wiem, że na przykład na OLX-ie czy na Facebook Marketplace bardzo dużo osób sprzedaje produkty podrobione. Bardzo często możemy spotkać na przykład, nie wiem, bieliznę, Calvin Klein, zegarki podrobione, Casio, G-Shocki, obuwie podrobione, Nike, Jeezy. Adidasy, Jeezy, tak, chyba tak. Nie znam się na tym za bardzo, ale po prostu wiem, że jest dużo zapytań o to i że są importowane tego typu podróbki. I ja wiem, że to może się wydawać na krótką metę bardzo ciekawe, opłacalne, interesujące, ale w mojej opinii jest to kompletnie niewarte zachodu, ponieważ naprawdę duże pieniądze, no nie zarabia się w taki sposób, że gdzieś na lewo sprzedajemy podrobione towary i liczymy na to, że będziemy mieli szczęście i że nie spotka nas żadna kara. I może potem po prostu opowiem, co zrobić w takim wypadku. Jeśli nie możemy importować podróbek, to co w takim razie importować? Natomiast wróćmy jeszcze tutaj do początku, czyli zastrzeżone znaki towarowe. Skąd wiedzieć, że czegoś nie możemy importować? Czyli jak możemy sprawdzić, że dany znak towarowy jest zastrzeżony, dane logo jest zastrzeżone? Służy do tego strona EUIPO. Tutaj będzie link, ja w tle będzie jeszcze ją widać, ja się do niej na nią wejdę, pokażę Państwu, jak ona wygląda. Idźcie na tą stronę, wpiszcie na przykład Nike albo Adidas, zobaczcie Państwo, jak to wygląda. I po prostu przed importem, przed wysłaniem nam zapytania, możecie Państwo sobie sprawdzić, czy taki znak na przykład towarowy jest zastrzeżony, czy takie logo jest zastrzeżone.
i czy można to importować, czy nie można tego importować. My dla Państwa takich rzeczy importować nie możemy i nie chcemy, ponieważ może się to źle skończyć. Jak to w ogóle wygląda? Dlaczego to się może źle skończyć? Każdy towar przed wprowadzeniem go na rynek musi zostać odprawiony, czyli musi przejść odprawę celną. No i tutaj, jeśli dojdzie do rewizji takiego towaru, no bo pewnie jak się Państwo domyślacie, gdy wprowadza ktoś taki towar na rynek, to albo go przemyca, czyli nie odprawia takiego towaru, albo próbuje go odprawić w inny sposób, czyli deklarując go jako coś innego, czyli buty, model ABCD. I po prostu taka osoba liczy na to, że urząd celny nie dokona rewizji. Lub na przykład jeśli jest to odprawiane na magazynie celnym, to że podstawi coś innego pod ten towar i podczas rewizji pokaże inny towar. Natomiast no, tak się nie powinno robić, nie wolno tak robić, to jest nielegalne. Narażamy się na tutaj duże konsekwencje. Co może się stać z takim towarem? Przede wszystkim urząd celny może go zatrzymać. No i co? Tutaj będzie prowadzone postępowanie w tej sprawie, czy i ustalane, czy towar jest podróbką, czy nie jest podróbką. Jeśli towar jest podróbką, zostanie zapewne skierowany do utylizacji na Państwa koszt. No i co? I możecie Państwo zostać obciążeni dalszymi tutaj już kosztami, karami, prawda? Dlatego odradzam, nie robimy tego, nie importujemy podróbek. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy odnośnie zastrzeżonych znaków towarowych? Postacie z bajek. Wiem, że dużo, to jest taka ciekawostka, na Allegro można znaleźć bardzo dużo produktów opatrzonych jakimś logo myszki Miki, czy no nie wiem, nie znam się po prostu na tych bajkach, ale w większości wypadków to są podróbki ściągane z Chin. Producenci nie posiadają zgody na produkcję takich wyrobów i na noszenia na nich tych znaków. Często importerzy też nie zdają sobie z tego sprawy. Także bardzo często są to podróbki. I ja pokażę Państwu może tutaj w tle na stronie 1688, jak łatwo znaleźć takie podróbki, bo bardzo łatwo znaleźć takie podróbki. Czy popularnych butów nieoryginalnych, etui do telefonów z logo na przykład Apple. Bardzo, bardzo łatwo jest znaleźć takie produkty. Bardzo łatwo je kupić w Chinach. Także co, dostęp do nich jest ogromny, natomiast ja Państwa przestrzegam, nie importujcie takich towarów. Może tak, na sam koniec, bo to wideo miało być krótkie. Co zatem importować? Skoro nie możemy importować podróbek, no to jak się tutaj wybić, prawda? Jeśli na Allegro widzimy, że sprzedają się znakomicie produkty z logiem myszki Miki, no to co importować? Trzeba wyrobić własną markę, czyli trzeba stworzyć własną markę, własne logo i możemy albo sprzedawać produkty niemarkowe, czyli mamy produkt, który jest nieopatrzony żadnym logiem, takie coś możemy sprzedawać, lub co jest moim zdaniem najlepszym krokiem, to wypromować własną markę, stworzyć własną markę, własne logo. Jakie logo? Jakiekolwiek, prawda? Możecie Państwo wymyślić własną markę, własną nazwę, własne logo, zlecić to grafikowi. Następnie poprosić producenta, żeby te produkty zostały oznakowane tym logo. Oni to bardzo chętnie robią, z reguły za dodatkową opłatą. No i co? I taki produkt promować, taką markę promować, takie towary sprzedawać. Wiadomo, jest to trudne, prawda? No bo musimy się pokazać z jak najlepszej strony przed tutaj klientami. Oni muszą nam zaufać naszej marce, wiedzieć, że nasza marka jest dobra jakościowo. Natomiast na rynku polskim jest bardzo dużo polskich marek, które kiedyś się pojawiły, były nieznane, a teraz ludzie je kupują i im ufają, prawda? Bo wiedzą, że za tym produktem stoi serwis, jakość, gwarancja, zaufanie, jakaś tam misja firmy. Także jeśli Państwo chcecie zarabiać naprawdę duże pieniądze, to musicie po prostu tworzyć własną markę, własne marki, promować je, zdobywać serca klientów. No i w ten sposób też niejako podnosić ceny, no bo nie ukrywajmy, że produkty markowe są droższe od produktów niemarkowych. To jest z reguły naturalne.
Także co? Własne marki, twórzcie Państwo własne marki, oznakowujcie produkty. Wiadomo, że marketing jest trudny, no bo tutaj możemy na przykład, nie wiem, postawić na politykę niskich cen, postawić na politykę wysokiej jakości, możemy zatrudnić influencerów, zapłacić za reklamę. Początki na pewno będą trudne, ale jest też wiele nowatorskich metod, prawda? Może takim przykładem będzie to, co ja robię, czyli ja nagrywam filmiki na YouTube, na YouTube dla Państwa. I w ten sposób promuję moją firmę, prawda, discolm.pl. Staram się tutaj Państwu coś opowiedzieć, coś pokazać i w ten sposób budować jakieś zaufanie do mnie. Też jest to jedna z metod. Możecie Państwo na przykład promować swoje produkty, pokazywać je, nie wiem, branża sportowa. Pokazujecie Państwo, jak ćwiczycie, pokazujecie swoją markę, swoje na przykład gumy gimnastyczne. I w ten sposób zdobywacie zaufanie klientów. Może takim przykładem tego typu jest taki kanał, pewnie Państwo znacie, Warszawski Koks. Albo tak naprawdę no, większość youtuberów ma swój kanał, przepraszam, swoją markę, jakąś tam często odzieżową, produktową. I przez to, że ludzie ich znają, mogą potem sprzedawać te produkty swoim klientom. Też część influencerów, część youtuberów wchodzi we współpracę z dużymi znanymi markami. I robią kolaboracje, czyli łączą się z marką, która ma doświadczenie, zna się na jakości, na produkcji. Oni udzielają im tutaj tak naprawdę swojej twarzy, swojej marki osobistej i w ten sposób promują swoje produkty. Także jest to jedna z metod. Jeszcze na koniec przypomniał mi się taki jeden temat, mianowicie bardzo często można się z tym spotkać na AliExpressie lub na Alibabie, ale bardziej chyba na AliExpressie. Oraz także na takich fejkowych stronach, podrabianych stronach jest bardzo, na przykład często z obuwiem, bardzo, bardzo niskie ceny na obuwie, jest dużo takich stron. No i pytamy takiego sprzedawcę, skąd się bierze ta niska cena? Dlaczego te produkty są takie tanie? Gdzieś nam tam podświadomość mówi, że to mogą być podróbki, na przykład na AliExpressie. No ale bardzo chcemy wierzyć w to, że to są oryginały i że jest to świetna oferta, prawda? I co możemy usłyszeć od takich producentów? Na przykład my wynosimy te produkty z fabryki oryginalnej i dlatego możemy Państwu je sprzedać w tak niskiej cenie, ale obiecujemy, że to jest oryginalny produkt. Możemy też usłyszeć bardzo często, że to są odrzuty z fabryki, ten egzemplarz posiadał dwie wystające nitki, my ucięliśmy te nitki i teraz sprzedajemy Państwu tak tanio, ponieważ oficjalny producent nie sprzeda tego towaru. Czasami można jeszcze też usłyszeć o czymś takim, że te buty pochodzą ze specjalnej wyprzedaży producenta, udało nam się je kupić trzy razy taniej, dlatego je teraz tak sprzedajemy bardzo tanio. Proszę Państwa, 99% jest to nieprawda, są to kłamstwa. Producenci znanych marek nie wyprzedają w ten sposób swoich produktów. Bardzo często oni wręcz utylizują tego typu produkty, na przykład posiadające wadę fabryczną, żeby właśnie nie trafiły do obiegu. Szczególnie robią to luksusowe marki. Dlatego nie dajcie się zwieść. W większości wypadków są to kłamstwa. Nie są to oryginalne podróbki, produkty, są to zwykłe podróbki. Nie kupujcie takich rzeczy. I teraz jeszcze taka sprawa, w takim razie jak sprzedawać tego typu produkty? Skoro już chcemy sprzedawać te produkty z myszką Miki czy Nike, gdzie je kupić? Musimy je kupić z legalnego źródła, od firmy, dostawcy, który posiada licencję na sprzedaż tych produktów. Czyli jest oficjalnym resellerem, oficjalnym importerem. Wiadomo, cena będzie wyższa, ale od takich firm, od takich osób możemy kupować te produkty legalnie. Czyli musimy zweryfikować, czy dana firma posiada licencję. Zdarza się jeszcze taka sytuacja, że na przykład na Alibabie firma deklaruje, że tak, ona posiada licencję, ale wyśle nam tą licencję po zakupie, albo no nie może nam wysłać w tej chwili tej licencji, bo po prostu no gdzieś się zapodziała ta licencja, ale on tą licencję posiada. Kolejny raz, jest to nieprawda. Nie dajcie się zwieść. Takie rzeczy możemy kupować u autoryzowanych, oficjalnych sprzedawców, dostawców pochodzących z legalnego kanału. To tyle w tym odcinku. Znowu się rozgadałem. I co? Na dole oczywiście pokażę linki do eWIPO, linki do
no 1.6 już znacie Państwo pewnie z innych moich filmików. No i zareklamuję jeszcze naszą firmę na sam koniec, jak zwykle discolm.pl, import z Chin na zlecenie, czyli jeśli nie chce się Państwu tego robić, nie znacie się na tym, nie macie na to ochoty, potrzebujecie towar, chcecie na niego otrzymać polską fakturę VAT, możecie nam to zlecić. My dla Państwa zaimportujemy takie produkty, wystawimy polską fakturę VAT, dostarczymy towary pod dowolny polski adres, zrobimy wszystko za Państwa. Także zapraszam gorąco do współpracy, pozdrawiam, dziękuję, cześć.